Szanowni Państwo, rozpoczynamy uroczystość z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. Uroczystość rozpocznie złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości aspiranta Michała Woźniaka. Meldunek przyjmie nadbrygadier Artur Gonera, mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Za chwilę zostanie podniesiona flaga państwowa i odegrany zostanie hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Poczet flagowy, baczność! Do podniesienia flagi państwowej, marsz! Szanowni Państwo, w składzie pocztu flagowego maszerują młodszy kapitan Wilk Emil, dowódca pocztu flagowego, aspirant Łagowski Adam, flagowy, starszy sekcyjny Czubaj Wiktor, asystujący. Szanowni Państwo, dzisiejszy uroczysty apel to przede wszystkim czas podsumowania minionego roku w aspekcie ochrony przeciwpożarowej, ale to również czas podziękowań za służbę, za zaangażowanie, zarówno dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych naszej kozienickiej komendy, jak również podziękowań dla przeszło 1000 druhen, druhów będących członkami 40 Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu powiatu kozieńskiego. Ale to również czas na podziękowanie dla obecnych tu zaproszonych gości za wzorową współpracę z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. Mamy za sobą, Szanowni Państwo, dobry, udany rok. Rok, w którym odnotowaliśmy 731 zdarzeń. Oprócz działań na rzecz bezpośredniego ratowania życia, zdrowia i mienia, z oddaniem świadczymy pomoc lokalnej społeczności, uczestnicząc czy to w działaniach prewencyjnych, kulturalnych, profilaktycznych, charytatywnych czy religijnych. Serdeczne podziękowania dla obecnych tu samorządowców za wsparcie w działaniach ochrony przeciwpożarowej na terenie naszego powiatu. Dzięki Państwa pomocy możemy skutecznie reagować na sytuacje kryzysowe oraz stale podnosić poziom naszych umiejętności i doposażać się w coraz to bardziej profesjonalny sprzęt pożarniczy, za co bardzo serdecznie dziękuję. Z tego miejsca kieruję szczególne podziękowania dla druhen, druhów z Ochotniczych Straży Pożarnej z naszego powiatu za współdziałanie, za wsparcie, za gotowość niesienia pomocy wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują. Dziękuję funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym naszej kozienickiej komendy. Życzę dalszych sukcesów w życiu zawodowym, jak również w tej społecznej działalności na rzecz drugiego człowieka oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Szanowni Państwo, minister spraw wewnętrznych i administracji nadał prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kozienicach druhowi Hubertowi Czubajowi odznakę świętego Floriana za zasługi dla społeczności lokalnej. Szanowni Państwo, Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kozienicach nadało odznakę Strażak Wzorowy druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kozienickiego. Druhna Aneta Stawikowska, druh Jakub Jarczyk, druh Dominik Marchewka, druh Sebastian Marchewka, druh Przemysław Rogoziński. Na dzisiejszej uroczystości awanse odbiorą na stopień młodszego brygadiera starszy kapitan przydatek Karol, syn Bronisława. Na stopień aspiranta sztabowego starszy aspirant Muszyński Michał, syn Jana. Na stopień aspiranta młodszy aspirant Szczepaniak Paweł, syn Adama. Młodszy aspirant Woźniak Michał, syn Dariusza. Na stopień starszego sekcyjnego sekcyjny Grudzień Kamil, syn Antoniego. W korpusie szeregowców awanse otrzymają strażak Dębiec Hubert, syn Zbigniewa, strażak Krakowiak Adam, syn Antoniego. Trudno zostać strażakiem. Myślę, że jest to niemożliwe, jeżeli w swoim życiu nie kieruje się człowiek jakimiś wartościami. A dla nas taką wielką wartością jest Bóg i wiara.
I to nas też kształtuje. Dlatego wielu druhów strażaków to ludzie wiary, głębokiej wiary. I tego wam całym sercem życzymy. I tego wam i o to prosimy, żebyście z taką wiarą i odwagą stawali wobec nie tylko żywiołu, ale wobec tych ludzi, którzy czekają na waszą pomoc, którzy dzisiaj i w wielu innych sytuacjach powiedzą wam dziękuję. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Za tą codzienną waszą właśnie służbę z tego miejsca bardzo serdecznie wam dziękuję. Dziękuję również druhom Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy codziennie w realny sposób wspierają Państwową Straż Pożarną. Niewątpliwie nieraz są pierwsi na miejscu zdarzenia i tworzymy jeden wspólny organizm. Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka wszystkim strażakom, pracownikom Komendy Powiatowej i Straży Pożarnej w Kozienicach oraz druhom i druhnom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kozienickiego składam w imieniu swoim, jak również wszystkich obecnych tu samorządowców na dzisiejszej uroczystości podziękowania za codzienną gotowość do walki o ludzkie życie i mienie. Wasza misja jako wzór troski o dobro wspólne, naszą małą ojczyznę, zasługuje na najwyższy szacunek i uznanie. Każda akcja ratunkowa, w której uczestniczycie, wiąże się z poświęceniem i wielką odwagą. W imieniu również Zarządu i Rady Powiatu Kozieńskiego życzę wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Niech wasze działania będą dla was źródłem satysfakcji i społecznego uznania, a święty Florian otacza was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności. Ta służba to poświęcenie. Nie robimy tego dla awansów, odznaczeń i wyróżnień. Naszą misją i miłością jest pomaganie innym. Dobiega końca uroczysty apel z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. Panie generale, melduję zakończenie uroczystego apelu z okazji obchodów Dnia Strażaka. Dowódca pododdziału odprowadzi pododdział do miejsca zakwaterowania. Pododdziały, spocznij! Szanowni Państwo, dziękujemy za udział w dzisiejszej uroczystości.